Witam serdecznie, z tej strony Elewinka Roślinka i dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pyszne placki z batata i cukinii. Zapraszam. Do wykonania placków potrzebujemy 2 ząbki czosnku, cebula, oczywiście batat, cukinia i u mnie mąka bezglutenowa, dokładnie kukurydziana. Zaczynamy od cukinii, odkrajamy jej końce i zaczynamy trzeć na tarce o grubych oczkach. Do cukinii dodajemy troszeczkę soli, odstawiamy ją na 15 minut, aby wyszła z niej woda. W przeciwnym razie nasze placki będą zbyt mokre i będą się rozwalać podczas smażenia. A tutaj nasz główny bohater, batat. Batata obieramy i zaraz zrobimy z nim to samo, co z cukinią. A czosnek? Czosnek obieramy i również za chwileczkę go zetrzemy na tarce. Pamiętajcie, batat duże oczka, a czosnek na małych oczkach. A teraz zgadnijcie, co zrobię z cebulą. Obieram ją i siekam na drobniusieńkie kawałeczki. Po ciachu, ciachu cebulę wrzucam do batatów i czosnku. A teraz uwaga, uwaga, mega ważne, pamiętajcie, żeby dobrze odsączyć cukinię z wody. I cukinia też do miseczki. Teraz Wam pokażę, jak zrobić wegańskie jajko. Do kubeczka z wodą wsypuję len mielony. Woda musi być ciepła. I dodaję tyle lenu, aż powstanie taki śmieszny glutek. Patrzcie. Glutka wrzucam do reszty składników i wszystko dokładnie mieszam. A teraz mąka kukurydziana! Mąki dodajecie tyle, aż masa będzie zbita. U mnie było około 6 łyżek. Tutaj polecam sobie pomóc dłońmi, będzie szybciej i sprawniej. Jeżeli chodzi o przyprawy, dodałam tylko sól i pieprz. I końcowy etap, nadajemy kształt naszym placuszkom i wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Już się nie mogę doczekać. A teraz przed Państwem przepyszne placki z batatów i cukinii. Tak się właśnie prezentują. Powiem Wam szczerze, że te placki to jest kosmos. Uwielbiam je, są mega proste i mega pyszne. A Wam życzę smacznego!